Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeżeli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem ofiarę i najpierw idź pojednać się z bratem. To bardzo trudne przykazanie, bo wiemy, jak trudne jest pojednanie. Zdarza nam się jednak bardzo pomylić pojednanie z bratem z wybaczeniem bratu. Wybaczenie leży po mojej stronie. To ja mam być gotowy nieustannie, by wybaczać. By jednak doszło do pojednania, gotowe muszą być obydwie strony. Obydwie strony muszą przeżyć jakieś swoje nawrócenie. Dlatego nie zawsze odpowiadam za swoje pojednanie z drugą osobą. Z pewnością jestem zobowiązany wybaczać. Z pewnością jestem zobowiązany kochać. Z pewnością jestem zobowiązany do tego pięknego uczynku miłosierdzia, jakim jest chętne wybaczanie każdej urazy. Ale nie jestem odpowiedzialny za to, czy uda mi się z moim bratem czy moją siostrą pojednać. Czyste serce, czyste sumienie rodzi się już wtedy, gdy gotów jestem wybaczyć. Gdy uda mi się pojednać, także przez jakąś ofiarę z siebie, wtedy naprawdę dokonuje się wielka łaska Boża. Do zobaczenia jutro.